Nie, nie czuję żadnej więzi z osłami. Men standhaftig hun, og i Kusamo det første hun gjør å terpe på den litt svake fristilsteknikken. Den skal bli bedre. Podnosi dalej. Cały czas nad tym pracujemy i mam nadzieję, że będzie dobre i w klasyku i w lyżwie. Mój klucz do domu! Hjemme i Polen forteller Justyna Kowalczyk om historien bak eselmaskottene. Kiedyś tam, wiele lat temu, 12 albo 13, kiedy zaczęłam współpracę z moim trenerem, jakiś spór wynikł. I nie mogliśmy się przełamać nijak, więc jak się już przełamaliśmy, znaczy... Dzień dobry. Wtedy jednego dnia pojechałam do sklepu, to było na Białorusi, w Raubiczach, i kupiłam osła, maskotkę. Położyłam tego osła, czy tam dałam, już dobrze nie pamiętam trenerowi. I od tamtej pory te osły trener mi podarowywał i tak przylgnęły, że po prostu jestem uparta jak osioł. Widzimy panią Justynę Kowalczyk. Dzień dobry. Det polske folk har selvsagt merket seg at hun har med seg maskotter overalt. Teraz przychodzą osiołki pocztą, przyjeżdżają kurierem, są pod domem, wszędzie są osiołki. No, z 300 mam. Męczesz młodzie? Nie, tylko jedno kuku, tak, żeby nie zapomnieć. Jest dobrze przygotowana. Marit Bjørgen har dominert de tre siste mesterskapene. Den epoken kan være over.